Kiedy ma się odbyć? Witam Państwa, Michał Trześniewski. Kontynuujemy Dzień z Republiką, nasze popołudniowe pasmo w telewizji Republika. I witam się z naszym kolejnym gościem, a jest nim pan doktor Krzysztof Kawęcki, politolog. Dzień dobry, panie doktorze. Dobry. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło dzisiaj ofensywę programową. Ma ona polegać na przedstawianiu w ramach kolejnych dni następnych etapów czy następnych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, jak to PiS określa, konkretów. I dzisiaj przedstawiono pierwszy taki konkret. Mianowicie chodzi o wielki program Przyjazne Osiedle, czyli modernizacja i rewitalizacja osiedli oraz bloków z tak zwanej wielkiej płyty. W praktyce chodzi o dorabianie wind do tych bloków, które na przykład są 4- czy 5-piętrowe i nie mają wind, o wymianę instalacji elektrycznych i tak dalej. Także tym pomysłem zaczyna PiS przedstawianie kolejnych propozycji programowych. To będzie, zakładam, trwało do 9 września, ponieważ 9 września w najbliższą sobotę ma odbyć się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Panie doktorze, jak pan ocenia tę pierwszą propozycję, czyli modernizacja osiedli i bloków z wielkiej płyty? Oceniam bardzo wysoko. Myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że co najmniej 8 milionów Polaków mieszka w tych osiedlach właśnie tak zwanych wielkopłytowych. No i tutaj oczywiście, jak pan redaktor powiedział, chodzi o taką modernizację techniczną, ale również o stworzenie pewnej przestrzeni dla wypoczynku, rekreacji. No i rzeczywiście powiedziałbym, uczynienie tych miejsc, no dość powiedziałbym takich, no niezbyt w tej chwili efektownych, nazwijmy, miejscami rzeczywiście, które będą wyglądały naprawdę na miarę naszego wieku. I chyba jest to możliwe z punktu widzenia technicznego. Trzeba też powiedzieć, że te blokowiska tak zwane, które powstawały w ciągu co najmniej 3 dekad w PRL-u, jednak dają dużą możliwość właśnie przestrzenną, dużą możliwość dla architektów wypełnienia tej często zielonej przestrzeni. Uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, konkretne rozwiązanie. I jeśli Prawo i Sprawiedliwość podtrzyma tego typu propozycje programowe, bardzo konkretne, to wydaje mi się, że po prostu przynajmniej w tej fazie kampanii wyborczej zdecydowanie przejdzie do ofensywy, bo w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej mamy tutaj konkretne jednak propozycje. Jak mówię, ta bardzo dobra propozycja, którą przedstawił premier Mateusz Morawiecki, jak okazuje się, Ministerstwo Rozwoju już pracuje nad tymi rozwiązaniami. Natomiast no, Platforma Obywatelska jednak koncentruje się nad sprawami taktycznymi, konstruowaniem list przez Donalda Tuska, w zasadzie powiedziałbym takich no, wymierzonych personalnie w Jarosława Kaczyńskiego, stąd też kandydowanie Romana Giertycha w Kielcach, czy też na przykład właśnie pozyskanie szefa Agrounii, czy byłej już Agrounii, można powiedzieć, które to ma na celu bądź też pozyskanie elektoratu wiejskiego, co jest absolutnie złudne i niewykonalne, ale być może przede wszystkim chodzi tutaj o to, żeby jeszcze osłabić potencjalnego koalicjanta, czyli trzecią drogę, a przede wszystkim Polskie Stronnictwo Ludowe. Donald Tusk rzeczywiście do tej pory nie skupiał się, mówiąc tak delikatnie, na kwestiach merytorycznych, ale być może teraz to się zmienia. Mianowicie Koalicja Obywatelska zapowiedziała konwencję programową, czy coś w rodzaju konwencji programowej na 9 września, czyli na ten sam dzień, kiedy konwencję programową będzie miało Prawo i Sprawiedliwość. I w ramach swojej konwencji Koalicja Obywatelska ma ogłosić 100 konkretów na 100 dni. Czy zatem coś się zmieni na ostatniej prostej, być może tej kampanii wyborczej do wyborów, które odbędą się 15 października, czyli zamiast tego sporu emocjonalnego generowanego ze strony Koalicji Obywatelskiej, będziemy mieli jednak spór merytoryczny, konkretny nad poszczególnymi rozwiązaniami programowymi i jednej, i drugiej strony. Jak pan doktor ocenia, czy to pójdzie w tym kierunku?
No zobaczymy, jakie to będą te właśnie zapowiedzi, jakie to będą postulaty. Można domniemywać z dotychczasowych wypowiedzi liderów Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, że w dużym stopniu mogą być to po prostu powtórzone postulaty dotyczące kwestii tak zwanych światopoglądowych. Platforma Obywatelska już zapowiadała pewne w tym zakresie rozwiązania, propozycje referendalne. Zobaczymy. Natomiast też jak będzie wyglądała ta konfrontacja, to jest ciekawe. Rzeczywiście 9 września między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. Przy czym tutaj przypominajmy się słowa trafne akurat w tym przypadku Grzegorza Schetyny, który mówił właśnie, że wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie. W nawiązaniu oczywiście do miejsca wyboru konwencji przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli właśnie miejscowości Końskie, gdzie, jak wiemy, w 2020 roku również miała miejsce debata prezydencka. Także to są, wydaje się, bardzo ważne dni, aczkolwiek można powiedzieć, że tak weszliśmy chyba na ostatnią prostą tej kampanii wyborczej, aczkolwiek pewnie te ostatnie 2, może 3 tygodnie to już będzie rzeczywiście finisz. Prawo i Sprawiedliwość w miniony weekend przedstawiło pełne listy wyborcze i dowiedzieliśmy się właśnie w miniony weekend, że Robert Bąkiewicz wystartuje z list PiSu z okręgu radomskiego z 18 ostatniego miejsca. To oczywiście wywołało duży entuzjazm chyba po stronie mediów opozycyjnych, bo wreszcie było czego się przyczepić, jeżeli chodzi o listy. I teraz każdy polityk Prawa i Sprawiedliwości jest w studiu telewizyjnym pytany o Roberta Bąkiewicza. Ale ja też zapytam, czy według pana doktora to jest tak, że Robert Bąkiewicz jest postacią kontrowersyjną i może zadziałać na niekorzyść Prawa i Sprawiedliwości, czy jednak jest wręcz odwrotnie, jako być może popularny działacz społeczno-polityczny, naturalne jest, że tam się znalazł? Ja uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Robertowi Bąkiewiczowi absolutnie należy się w jakiś sposób takie uznanie, też powiedziałbym, polityczne. Rzeczywiście był działaczem przede wszystkim społecznym. Przez wiele lat podejmował różne inicjatywy. Jeszcze zanim kierował Marszem Niepodległości, to również upamiętniające różne wydarzenia patriotyczne. No przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o obchody żołnierzy, wyklętych żołnierzy niezłomnych. I wydaje mi się zupełnie rzeczą naturalną jest to, że właśnie kandyduje z Prawa i Sprawiedliwości z listy Zjednoczonej Prawicy i dobrze się stało, że taką możliwość otrzymał. Myślę, że w ten sposób jest to też w jakiś sposób uznanie nie tylko jego działalności, ale również szerokiej grupy osób, które podejmowały różne akcje społeczne. I to bym chciał wyraźnie podkreślić, że to są właśnie działania natury społecznej, patriotycznej i dobrze, że one znalazły swoje odzwierciedlenie właśnie w tym kandydowaniu Roberta Bąkiewicza. Oczywiście te zarzuty są zupełnie często, przede wszystkim, wszystkie nie tylko często, nieprawdziwe. Są manipulowane. No a ostatnio, jeśli słyszę, chociaż to jest oczywiście już można powiedzieć jakiś folklor, że miejsce 18 kojarzy się jakiemuś redaktorowi Gazety Wyborczej z Adolfem Hitlerem, miejsce 18, to po prostu ja się w ogóle dowiedziałam, że coś takiego jest. 18, że może być kojarzona właśnie z tą zbrodniczą postacią, ideologią narodowego socjalizmu. To trudno polemizować, więc myślę, że tutaj też już brakuje argumentów przeciwnikom takiego rozwiązania i Roberta Bąkiewicza. Albo na przykład, kiedy Robert Bąkiewicz pojawił się na meczu Radomiaka, co chyba jest zrozumiałe, zresztą jako kibic, jak sam mówi, warszawskiej Legii, w sposób naturalny tam się mógł pojawić, a poza tym, o ile wiem, to sam trenował w młodości w Zniczu Pruszków piłkę nożną, więc mówienie, że to jest wykorzystywanie jakoś w kampanii kwestii, że tak powiem, piłkarskich, sportowych, to jest też daleko idącym nadużyciem ze strony właśnie adwersarza.
Legia Warszawa ma kibicowską zgodę z Radomiakiem Radą, także obecność Bąkiewicza na stadionie na meczu Radomiaka nie powinna budzić, przynajmniej w tej sferze kibicowskiej, kontrowersji. Jeszcze odniosę się do tego, że opozycja mówi o tym, że 18 miejsce w jakiś sposób kojarzy się z Adolfem Hitlerem. Rzeczywiście brzmi to absurdalnie. Jest cyfra 88, o której się mówi, że to jest cyfra właśnie neonazistów, z tego powodu, że litera H to jest ósma litera w alfabecie, czyli 8-8 to jest... Adolf Hitler to jest A jako pierwsza litera alfabetu i H jako ósma. No, można jakieś takie kosmiczne wnioski wyciągać, ale oczywiście nie są one poważne. Natomiast 1 października, czyli już niebawem, za kilka tygodni, odbędzie się kulminacja chyba kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, czyli Marsz Miliona Serc. W ten sposób Donald Tusk próbuje mobilizować swój elektorat. Czy jest to skuteczne według pana doktora? Czy właśnie tego typu takie potężne wiece, potężne manifestacje polityczne mogą odegrać jakąś rolę, jeżeli chodzi o ten ostateczny wynik wyborczy, bo na to stawia Tusk. Przypomnijmy ostatni marsz, na którym było dużo ludzi, no być może nie 500 000, jak mówi Tusk, ale jednak on miał pewną moc. Teraz kolejna manifestacja jest zaplanowana na 1 października. Zapewne ostatnie 2-3 tygodnie zdecydują w dużym stopniu o wyniku wyborów, ale no nie sądzę, żeby tutaj przełomowe znaczenie miał być marsz, który jest organizowany i zapowiadany przez Donalda Tuska. W zasadzie można powiedzieć, że jest to jak gdyby no powtórzenie tej wcześniejszej inicjatywy, która no może frekwencyjnie była dość udana z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej, ale przecież niczego nie zmieniła, jeśli chodzi o sondaże. I jestem przekonany, że również ten zapowiadany marsz, który właśnie ma mieć miejsce 2 tygodnie przed wyborami, no niczego, jeśli chodzi o sondaże, nie zmieni. W tej chwili najważniejsze jeszcze jest to, żeby pozyskać niezdecydowany elektorat. No, pewna mobilizacja zarówno po stronie Zjednoczonej, elektoratu Zjednoczonej Prawicy, jak i elektoratu Koalicji Obywatelskiej ma miejsce i tutaj chyba niewiele się zmieni. Natomiast walka jest o elektorat niezdecydowany. Takimi marszami raczej elektoratu niezdecydowanego się nie pozyska. Natomiast dużo większe możliwości są właśnie takich konkretnych, ale realistycznych zapowiedziach programowych, o których mówiliśmy na samym początku naszej rozmowy, czyli właśnie tej modernizacji, rewitalizacji osiedli wielkopłytowych. Tego typu rozwiązania, nie tyle natury politycznej, ale takiej, powiedziałbym, bardziej egzystencjalnej, społecznej, są najważniejsze i jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie potrafiło przekonać Polaków do tych programów, do tych zapowiedzi, do tych postulatów i realności ich wykonania, to myślę, że może w dużym stopniu właśnie ten niezdecydowany elektorat pozyskać. No, a Donald Tusk, wybierając taką, a nie inną taktykę, wydaje mi się, że tutaj pozbawia się możliwości pozyskania tego segmentu wyborczego. A więc Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło dzisiaj takie przygotowanie programowe, podbudowę programową w ramach tej kampanii wyborczej. Od dzisiaj w następne dni będą przedstawione kolejne punkty, kolejne obietnice wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko zakończy się właśnie 9 września, w najbliższą sobotę, dużą konwencją programową. Natomiast jeszcze wróćmy, panie doktorze, na sam koniec do tego, co proponuje na tę chwilę Donald Tusk. Też jego kolejne obietnice poznamy 9 września na konwencji programowej Koalicji Obywatelskiej, ale Donald Tusk przy okazji tych wieców, które organizuje, w których bierze udział, coś niecoś powiedział, zdradził kilka rzeczy, które chciałby zrealizować po tym, jak zostanie premierem. Oczywiście ich jakoś potem szczególnie nie podtrzymywał, nie powtarzał, ale jednak pewne propozycje padły. Wypisałem sobie takie 3 najbardziej charakterystyczne, mianowicie kredyt 0% dla młodych, babciowe, czyli 1500 zł dla każdej kobiety miesięcznie, która wróci po urlopie macierzyńskim do pracy, a także podniesienie kwoty wolnej z 30 tysięcy do 60 tysięcy złotych rocznie. Także coś zaczyna się wykluwać, jeżeli chodzi o program Koalicji Obywatelskiej. Czy to są mocne postulaty? Jak pan doktor ocenia pomysły Donalda Tuska?
Wydaje mi się, że przede wszystkim jest to próba wejścia w te kwestie tak zwane społeczne, które zostały zaniedbane przez Platformę Obywatelską wcześniej. Można powiedzieć, zostały wręcz pominięte, bądź też pojawiały się propozycje, powiedziałbym, no, takie skrajnie liberalne, które nie mają nic wspólnego z takim poczuciem solidaryzmu społecznego. Stąd jest to próba, że tak powiem, no, odzyskiwania tego utraconego jednak obszaru przez Platformę Obywatelską. Na poszczególne oczywiście te trzy kwestie, które pan redaktor wymienił, są również przedmiotem ocen ekspertów, ekonomistów czy demografów i one też no, spotykają się z różnymi oceniami, także z ocenami dość powiedziałbym również i krytycznymi. No ale to jest ten kierunek, który chyba Platforma Obywatelska no, w jakiś sposób próbuje nadrobić te zaległości, bo to jest właśnie kierunek, gdzie by być może wreszcie doprowadził do tego, że ta debata będzie miała charakter bardziej merytoryczny. Ale są to decyzje, pomijam już jak gdyby aspekt merytoryczny, czy one są dobre, czy złe, ale po prostu no, stworzyłyby możliwość dyskusji. No niestety taktyka, którą wybrał Donald Tusk wcześniej, która zdominowała przekaz wyborczy tej partii, no, nie pozwala na merytoryczne odniesienie się, bo ich po prostu nie ma w programie Platformy Obywatelskiej. Czy to oznacza, panie doktorze, że Donald Tusk zaczął mówić niejako PiS-em? Przypomnę, że Koalicja Obywatelska popiera program 800+, także zgadza się z tym, że wiek emerytalny powinien zostać obniżony, tak jak to uczyniło Prawo i Sprawiedliwość. Czy Tusk uczy się od PiS-u, panie doktorze? No przede wszystkim to trochę jest karykaturalne jednak, bo ono nie jest wiarygodne. To wiadomo, że tu jest próba, że tak powiem, wytłumaczenia tych wcześniejszych złych rozwiązań, jak słyszymy o wieku emerytalnym, jednak podjętym po rozmowie czy po sugestiach Angeli Merkel. Więc tutaj przede wszystkim Donald Tusk w tych swoich propozycjach nazywanych przez niektórych zwolenników nawet jego partii populistycznymi, no nie jest wiarygodny, a to jest kwestia jak gdyby najważniejsza. Donald Tusk nie jest wiarygodny. Brak wiarygodności powoduje, że no, polityk nie jest odbierany w sposób, powiedziałbym, poważny. To bardzo zmniejsza jego szanse i to jest główny problem wizerunkowy Donalda Tuska. I tutaj, panie doktorze, musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan doktor Krzysztof Kawęcki, politolog. Kłaniam się, panie doktorze. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę serwis informacyjny, który przedstawi państwu Piotr Kieraga. Do zobaczenia w kolejnej rozmowie.